Kolejny druk, nr 7, 301 przez 2013, jest autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Burzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 7 łamane przez 301 2013 roku Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budowy szaletów miejskich. Podstawa prawna, paragraf 1. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Krakowy umieszczenie szaletów miejskich na terenie dzielnicy 10 u zbiegu ulic Zawiszy i Fortecznej przy lub w centrum handlowym zgodnie z pismem z Ikitu łamane przez S, łamane przez 39562, łamane przez 12, łamane przez UD, łamane przez 80780 z dnia 29 listopada 2012 roku. Paragraf 5. Ja może słowo komentarzy. Oczywiście, żeby państwo wiedzieli, to nie jest nasza inicjatywa, ale jest inicjatywa miasta i całości. Dzięki na się zwrócił o takie wskazanie lokalizacji. Jest oczywiście idea w mieście, żeby rozszerzyć liczbę szaletów i proszono nas po prostu o wskazanie lokalizacji. Żeby się nikt nie bał, że budujemy szalety z naszych dzielnicowych pieniędzy. Tyle. Dziękuję. Dziękuję za odczytanie i za komentarz. Otwieram dyskusję. Bez braku zgłoszenia dyskusji przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, proszę o podniesienie rękę? Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał, proszę o podniesienie rękę? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.